Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, paradoks amerykańskiego komunizmu. Niewolnikami są ci, którzy pracują i płacą podatki, a panami, właścicielami niewolników są ci, którzy głosują. Którzy głosują i nie pracują. I państwo im da. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No teraz, ostatnio to była rozmowa 3-4 triliony dolarów, żeby zrobić Amerykę lepszą, zbudować Amerykę lepszą. No mają takie komunistyczne przesłanie. Demokraci zaczęli, ci umiarkowani demokraci zaczęli się drapać w głowę i troszeczkę no stawiają opór tym lewakom, no bo rozumieją, że komunizm no to ściga zajączka, a nie zjada zajączka. No niestety akurat w wypadku Bidena, no to komuniści chcą zatłuc tych, którzy pracują, płacą podatki i rozdać wszystko tym, którzy nie pracują. No to nigdy nie działa. Długoterminowo to zabraknie pieniędzy. Thatcher mówiła, że socjalizm to jest dobry do tego momentu, kiedy zabraknie cudzych pieniędzy. No i w Ameryce tych cudzych pieniędzy trudno powiedzieć, kiedy zabraknie, ale obywatele, ci co płacą troszeczkę, co płacą podatki, na prędzej czy później wszyscy będą płacili podatki, zaczynają iść po rozum do głowy i będą głosować. Dochodzi do takiej sytuacji, że samotna matka, która zdecyduje się wyjść za mąż, no to będzie płaciła dużo więcej pieniędzy za przedszkole i żłobek niż jako samotna. No to z pewnego punktu widzenia jest jakiś ma sens, no ale z długoterminowego punktu widzenia no niestety nie ma to za bardzo sensu, no bo prędzej czy później wszyscy będą jednak wsiadali na tą furmankę, żeby jechać do dobrobytu na tych pracujących koni, no to będzie coraz mniej. To parę milionów będzie mniej. W Ameryce jest bezrobocie tam 4-6%, no ale to nie znaczy ogólnie bezrobocie, to w Ameryce nie znaczy ludzie bez roboty. Co to znaczy? To znaczy ile osób otrzymuje ubezpieczenie, które jest płacone przez pracodawcę, no bo pracodawca płaci około 1% pensji każdego miesiąca, no i później, kiedy ktoś idzie na bezrobocie, no to uzyskuje tą stawkę bezrobocie, no jest to 60-70%. No oczywiście nie, jeżeli bardzo dużo zarabia, no to nie zarabia, nie dostaje tego, co zarabiał, no bo ubezpieczenie jest do jakiegoś stopnia. W Ameryce liczą, że ludzi od 18 do 67 roku życia jest około pracujących, no to jest 60%, no to jest 120 milionów ludzi. Także jak mówią, bezrobocie jest powiedzmy 5%, no to jest 6 milionów ludzi na bezrobociu. No i teraz te zmiany, te męsko-damskie, małżeńsko, samotne matki i tak dalej, no to w ciągu 4-5 lat okaże się, że z tych 126 milionów pracujących ludzi około 5-6 milionów nie będzie się opłacało bardziej pracować. No i tak, że będzie coraz więcej samotnych matek, coraz mniej rodzin z ojcem. No nie jest to ogólnie rzecz biorąc dobre. Dla dzieci przez półtora roku szkoły były zamknięte, no przez porady kretynów, ekspertów, no ci wszyscy eksperci, można powiedzieć. No statystycznie oficjalne dane, także jeżeli ktoś będzie krytykował, no to niech nie krytykuje, ale oficjalne dane na 60 milionów dzieci w wieku powiedzmy od przedszkola do 12 klasy, no to zmarło 340 dzieci takich, no i które nie miały jakichś komplikacji, no bo
tak jak w wypadku COVID-u, dorośli też umierają, ale często z COVID-em. Dzieci otrząsną się, ogólnie wszyscy zasadniczo, 99,99% ludzi w wieku poniżej 60 roku życia, którzy nie mają nadwagi, nie mają naciśnienia, nie mają cukrzycy, nie mają raka. Wszyscy ci tacy tak normalnie, zdrowotnie, no to przechodzą COVID tak jak troszeczkę gorzej niż grypę. Ale nie umierają. Szkoły zostały zamknięte, cała Ameryka została zamknięta. No ale szkoły to są najgorsze, no bo jednak konsekwencje, no bo dzieci nie potrafią się już uśmiechać, nie widzą twarzy, nie widzą tej ekspresji dobrego, złego, nie uczą się mówić, no bo jednak, żeby zrozumieć mowę, no to trzeba patrzeć na usta, tak jak głuchoniemi patrzą się, używają, czytają z mowy ust, tak? Nawet z daleka ktoś może użyć, także mowa jest bardzo ważna. No i teraz Biden i cała jego ta lewacka grupa komunistów chce wykończyć również, wypchać kompletnie ojców z rodziny. Statystycznie w rodzinach czarnych, no to 80% dzieci jest urodzonych bez ojca, no bo to jest bardziej opłacalne. Teraz przychodzi to na całą Amerykę. Społeczeństwo czarnych w Ameryce, no to jest około 12-14%. Zostaje tam 40% brązowych, no i 50% powiedzmy białych. Także już teraz wszystkie kolory skóry w zasadzie są, machane są pieniądze rządowe, państwowe, żeby dzieci, powiedzmy, były wychowywane przez, na garnuszku państwa. I to jest ten cel. Tak? To jest cel komunistów, żeby wychować ich na dobrych komunistów, na dobrych socjalistów. Sekcja 23001 w tej ustawie, teraz już jest poniżej 2 trylionów, w tej ustawie, no to dotyczy tego federalnego podejścia do żłobków i do przedszkola. Także wszyscy, jeżeli za każdy rok, jeżeli jest dziecko 5-letnie i nie bez małżeństwa, no to mogą oszczędzić około 10 tysięcy rocznie na przedszkolu. W porównaniu z tym, jeżeli małżeństwo, tak, także mając, samotna matka mając dwoje dzieci, albo matka, która nie jest zamężna i by płaciła za przedszkole, no to wtedy oszczędza 10 tysięcy. No bo jak to subsydiowanie działa? No działa to w ten sposób, że samotna matka, która zarabia 3/4 tej średniej stanowej, będzie płaciła, nic nie będzie płaciła za przedszkole i żłobek. No to dużo ludzi mówi, no bardzo dobrze, to jest bardzo wspaniała rzecz, bo nie musi pracować. Niezależnie od tego, ile zarabia ojciec dziecka. Ale jeżeli ojciec dziecka jest częścią rodziny, no to wtedy już zaczyna się to liczyć jako dochód rodziny. Także jeżeli ojciec i matka zarabiają 3/4 średniej stanowej, no to będą musieli płacić dziesiątki tysięcy dolarów więcej za te przedszkola. Także w 2022-2024 rokiem małżeństwo by płaciło pełną cenę, czyli tak powiedzmy 15 tysięcy na rok, no albo 30 tysięcy na dwójkę. No to są potężne sumy, tak? 30 tysięcy na 2000 godzin rocznie, to jest, wychodzi 15 dolarów na godzinę za przedszkole, za żłobek. No a z niektórzy będą mieli subsydiowane, nie będą musieli płacić. Także
Teraz nawet państwo, partia komunistów proponuje coś takiego, że nawet średnia klasa, średnia klasa zaczyna myśleć, po co się żenić, po co wychodzić za mąż, jeżeli bardziej się opłaca robić coś takiego. Konserwatyści atakują właśnie to, że to jest atak na rodzinę, że jest karanie ludzi, którzy pracują. Także to wszystko jest wtopione, wpakowane w ten 150 miliardów dolarów na tę opiekę żłobkowo-przedszkolną. No do tego dochodzą jeszcze mieszkania komunalne, do tego dochodzą kupony na darmowe jedzenie. Także, że pieniądze w zasadzie są rozdawane tym, którzy w sumie nie pracują i wspomagają, powiedzmy, całego tego kasy, tego kufra wydatków amerykańskich. No, demokraci mówią, że jeżeli przedszkole będzie zaoferowane, czy będzie zaoferowany żłobek, no to będzie zachęcało matki czy rodziców do pracowania. No ale to jest tylko malutka część społeczeństwa. Większość ludzi, którzy pracuje, płaci podatki, będzie musiał płacić jeszcze więcej. Dlaczego? No dlatego, że cała ta ustawa, cała ta zmiana, no to zaczyna robić coś takiego, że ktoś będzie musiał płacić więcej nauczycielom czy opiekunom w żłobkach i przedszkolach, no bo tam jest teraz taka propozycja, że ludzie pracujący w żłobkach i przedszkolach, przepraszam, będą musieli zarabiać, muszą zarabiać tyle samo, co zarabiają w szkołach podstawowych. No teraz średnia nauczyciela w szkołach podstawowych, no z jakimiś certyfikatami, po czteroletnich studiach, no to jest 63 tysiące dolarów. Także, że teraz jeżeli opiekunowie z przedszkola i ze żłobka będą mieli mieć te same pensje, no to trzeba, to będzie trzeba podwoić ich pensje, podwoić plus jeszcze dodać drugą połowę, także 150% więcej, żeby to się wyrównało. Także skąd te przedszkola mają płacić? No będą musiały obciążać tych, którzy płacą, a nie ci, no i subsydiowania, tak, no bo państwo będzie dokładało do tych ludzi, których nie stać. Także to długo nie zajmie, żeby ludzie się zorientowali, że nie warto pracować, bo można dostać subsydiowanie. Do tego dochodzi Medicaid, czyli pomoc medyczna, no i domy w zasadzie komunalne, czy tutaj to nazywają to projekty. Także to się składa na bardzo dużo pieniędzy. Ja dawno, dawno temu to rozmawiałem z takim człowiekiem, który był, no nie wyemigrował do Izraela, tylko wylądował w Ameryce i jego teściowa też wylądowała. Ona miała 56 lat, no to dostawała mieszkanie, dostawała telefon, dostawała kupony, no to było z 15-20 lat temu. W życiu nie pracowała w Ameryce, no a ona w tym czasie to dostawała od podatnika, można powiedzieć, więcej niż była stawka minimalna, nawet nie minimalna, nawet stawka na linii produkcyjnej. No i to właśnie w ten sposób tak mniej więcej będzie działało. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te wszystkie algorytmy, czy te tablice, czy te przeliczenia są takie, że jeżeli nawet ktoś by chciał dorobić, czy zarobić, no to cokolwiek zarobi, no to jest mu obcinane dwa razy więcej z tego, co zarobi. No i to już jest początek końca, tak? Ludzie będą żyli na jakichś minimalnych
dotacjach i będą tylko wściekli. Dlaczego w tych wielkich, we wszystkich projektach, no to ci ludzie są po prostu wściekli. No bo nie za bardzo pracują, nie bardzo mają chęć, żeby z tego wyskoczyć i to ani umrzeć, ani żyć bogato, a każdy chce żyć bogato. W tym wszystkim to nawet subsydiowani będą ludzie, którzy zarabiają średnio i więcej, no ale jak będą subsydiowani? No to się mówi, że subsydiowani. Jeżeli komuś zabiorą 40 czy 50 tysięcy w podatkach, a dadzą mu 10 czy 12 na przedszkole, no to nie jest subsydiowanie, to jest oddawanie tych samych pieniędzy. Sporo Amerykanów, no to wcześniej pójdzie na emeryturę, sporo Amerykanów po prostu będzie przestawi się na te przeliczenia rządowe, państwowe, no to może spowodować, że w ciągu następnych paru lat parę milionów ludzi, 4 czy 5% ludzi pracujących po prostu przestanie pracować. Na pewno to nie jest potrzebne to Ameryce, żeby ludzie pracujący znikali, no bo oni płacą swoje podatki. W międzyczasie więcej dzieci będzie przychodziło do domu z tych przedszkola i żłobka, indoktrynowani przez tych lewackich nauczycieli do niezamężnych rodziców, którzy do tego nie pracują. Coraz więcej rodzin będzie, ludzi będzie to akceptowało. No i niezależnie od jakości, jakie te dzieciaki nabierają tej umiejętności poznawczej. W Quebec lata temu było coś takiego zrobione, no to teraz sprawdzali, bo to była ta jakość regulacji przedszkola i żłobka badana, no i pokazało, że te dzieci mają dużo więcej lęków, dużo więcej nerwicy, dużo więcej stresu, agresji, no a umiejętności poznawcze nie za bardzo takim się poprawiały. Z reguły tam pokazali, że sytuacja zdrowotna się pogarszała, gorzej było im z zadowoleniem z życia tego młodego. No i w późniejszym życiu przestępczość była dużo, dużo większa. Także to są statystyki. To są statystyki z Kanady, także jeżeli ktoś chce pisać czy kwestionować, no to niech poszuka. Jeżeli nie znajdzie, no to ja nie będę szukał, ja tylko mówię, że to jest fakt niewyssany z palca, czy nie ściągnięty z sufitu. Ten ustawa właśnie, że taniej opieki społecznej, Obamy tak zwana, no to pokazała, że to wszystko brzmi ładnie, pięknie i jest gotowe, a w rzeczywistości no to nie pokazuje się, nie realizuje się w ten sposób, jak ludzie obiecywali. Także ten Build Back Better, czyli zbuduj z powrotem lepiej, cały ten plan Bidena i całej jego administracji, no to niestety jest przeciwko tym normalnym Amerykanom, którzy chcą budować jakąś taką stabilną rodzinę, stabilne rodziny. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na tych, którzy głosują na stabilne rodziny, tak? Głosujcie na tych, którzy nie zabiorą wam w podatkach za dużo. Głosujcie na tych, którzy szanują waszą pracę i szanują wasze umiejętności. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce.
Widzicie, co się dzieje, podatki, cena benzyny, atak na rodzinę, atak na wolność słowa, atak na wszystko. W sumie musicie zacząć patrzeć na to dosyć realistycznie. Mam nadzieję, że coś tam w tych waszych głowach zaświta i troszeczkę was objaśni. Mam nadzieję, że ja wyjaśniam niektóre rzeczy. Zdrowia dla normalnych.